Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie drugi podcast. Co prawda, podcasty miały pojawiać się w każdą niedzielę na początku, ale wyjątkowo w tym tygodniu będzie częściej. Będzie, będzie więcej w związku z tym, że mam problem ze sprzętem nagrywającym wideo. Musiałem niestety oddać do reklamacji. Więc, no, więc nie mam możliwości teraz nakręcenia daily vloga, więc postanowiłem nagrać dla Was podcast kolejny, który mam nadzieję dzisiaj, czyli we wtorek, pojawi się już, który dzisiaj już zostanie opublikowany. A więc pozwól, pozwólcie, że powiem teraz trochę o sercu i o instytucji. Instytucie raczej. Który, który to serce bada i Instytucie, który jest najlepszym tego typu instytutem na świecie. Moi drodzy, jak sobie wyobrażamy serce? No, przede wszystkim wyobrażamy sobie jako, jako organ, jako, jako jeden z organów fizycznych, które pompuje krew do całego organizmu. I tak naprawdę pewnie większość z nas nie zastanawia się, czy, czy rola serca to tylko pompowanie krwi, do całego organizmu, czy, czy tak naprawdę serce spełnia jakąś ważniejszą rolę? A więc no musimy sobie to powiedzieć, że serce ja podkreślam jeszcze raz ja nie jestem naukowcem, nie jestem kardiologiem ani żadnym psychologiem ja się tylko opieram na, na badaniach naukowych i czasem cytuję, cytuję naukowców lub cytuję fragmenty z książek, ale będę wtedy to podkreślał, kiedy będę cytować. Więc moi drodzy serce to przede wszystkim zbiornik energii to zbiornik pola magnetycznego i to wszystko jest tak jak mówię udowodnione naukowo. Według nauki serce jest najpotężniejszym źródłem energii elektromagnetycznej w ludzkim ciele. Do pewnego momentu sądzono, że że to mózg jest potężnym źródłem energii elektromagnetycznej, natomiast okazuje się, że serce jest potężniejszym źródłem tejże energii i uważa się na podstawie badań tak naprawdę stwierdzono, że serce, że pole magnetyczne, które jest generowane przez serce, jest ponad 100 razy silniejsze niż to, które jest generowane przez mózg. A więc no, jest to jakby naprawdę ogromna energia, jest to naprawdę ogromna energia, naprawdę silne pole elektromagnetyczne, 100 razy silniejsze niż to generowane przez mózg i to wykrywamy, to pole elektromagnetyczne wykrywamy oczywiście za pomocą urządzeń już nawet Warto wspomnieć, że taki pierwszy sygnał biomagn biomagnetyczny pochodzący z serca wykryto w 1863 roku przez człowieka o nazwisku Gerard Ball. Nie wiem, czy dobrze czytam, bo to był Francuz, a ja francuskiego języka nie znam. I przez pana o nazwisku Richard McFee. Oni wykryli ten sygnał biomagnetyczny. Na urządzeniu zwanym magnetokardiogram, i właśnie w ten sposób potwierdzono istnienie, istnienie pola magnetycznego. No oczywiście wraz z rozwojem technologii te, te pomiary, pomiary biomagnetyczne, tak zwane, wykrywano już przy zastosowaniu bardziej zaawansowanych urządzeń. I na początku lat 70. wykryto jakieś zaburzenia kwantowe, właśnie pochodzące z serca, i to analizowano, ale nie będę się w to zagłębiał, bo to można by tak naprawdę zrobić tego kolejny film. Tak, moi drodzy, a więc serce wytwarza 100 razy silniejsze pole magnetyczne niż mózg, i to, i to pole magnetyczne. Wytwarzane przez serce może być wykrywane tutaj. Ja się spotkałem z dwoma opiniami, ale między metr a dwa metry. Średnio chyba się przyjmuje do półtora metra. Ale, ale spotkałem się również z opiniami, z badaniami, które sugerowałyby, że, to, że pole magnetyczne pochodzące z serca, wytwarzane przez serce, może być wykrywane nawet do dwóch metrów. Yy, no wokół ciała człowieka, więc jeżeli sobie wyobrazimy takie pole magnetyczne, jak nieraz pokazują nam na filmach science fiction, to to pole magnetyczne tak jakby otaczało nasze ciało w promieniu czy tam średnicy do dwóch metrów. I w tym momencie chciałbym zaznaczyć, że że pole magnetyczne wytwarza serce każdego człowieka, niezależnie od, od wieku, i niezależnie od płci, czy to jest dziecko, mężczyzna, kobieta, czy dorosły, to pole jest wytwarzane i to pole według i pewnego instytutu, o którym zaraz powiem, kiedy nasze ciała, nasze ciała znajdują się w tej odległości, powiedzmy dwie osoby znajdują się w odległości metra do dwóch metrów od siebie to te pola magnetyczne ich jakby się jakby się powiedzmy zlewają jakby się ze sobą kontaktują można to tak ująć po prostu się w jakiś sposób łączy a więc teraz moi drodzy powiedzmy sobie kto, kto zajmuje się ba, tymi badaniami teraz obecnie, ponieważ wspomniałem, że jest instytucja, a raczej instytut, który, który jest Instytutem Światowej Sławy i zajmuje się dogłębnie badaniami, badaniami nad sercem. A ten instytut nazywa się Health Math Institute. W dosłownym tłumaczeniu to Instytut Matematyki Serca. Jest to organizacja non-profit. Która została założona w 1991 roku przez doktora Childry, nie wiem, czy, czy dobrze wymawiam nazwisko tego Pana. Doktor Childry, jeżeli ktoś z Was wie, jak wymawia się nazwisko tego Pana, to proszę o jakiś komentarz. Ta organizacja ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych. W tak zwanym w, gdzieś w Kalifornii, gdzieś w Kalifornii. W tak zwanym miasteczko nazywa się Boulder Creek, jak dobrze pamiętam. Ale nie to jest istotne. Moi drodzy, Herf Hairmath Instytut zajmuje się właśnie tymi dogłębnymi badaniami serca, ale właśnie pod kątem tej energii, tych pól magnetycznych, które serce wytwarza. Ten instytut opracowuje. Niezawodne i oczywiście potwierdzone naukowo narzędzia, które mają za zadanie pomagać ludziom redukować stres, unikać stres, doświadczać spokoju, satysfakcji, przyjemności, czyli takich uczuć, który, których każdemu z nas są na co dzień potrzebne, a niestety często nam jakby brakuje tych uczuć a szczególnie w ciągu ostatniego półtora roku kiedy 18 miesięcy ponad 18 miesięcy kiedy jesteśmy jakby no, niestety bombardowani niezbyt niezbyt pozytywnymi informacjami Ja od razu chciałbym tu znowu podkreślić że ja tutaj nie kwestionuję niczego nie kwestionuję jakby sensu wprowadzenia stanu pandemicznego ja tylko Analizuje, jakby co się z nami ludźmi dzieje poprzez to, co się dzieje na świecie. Założycielem Health Math Institute, jak już wspomniałem, jest dr Childry, jest on, jest on naprawdę światowym autorytetem właśnie w tych dziedzinach, jak zmniejszanie stresu, budowanie odporności oraz budowanie optymalizacji osobistej efektywności. To był akurat cytat ze strony HeartMath Institute. Doktor Childry jest twórcą tak zwanego systemu HeartMath i ten system opiera się właśnie na technologiach i dzięki tym technologiom możemy jakby bardziej poznawać nasze serce i doświadczać Zbawiennego, jakby działania naszego serca. Te technologie skierowane są do ludzi w każdym wieku i ze wszystkich środowisk, także mogą z tego korzystać zarówno dzieci, dorośli. Korzystają z tego, korzystają z tego. Podkreślę, że korzysta z technik HealthMath Instytut korzysta bardzo wiele instytucji w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Między innymi, system HealthMath. Jest stosowany przez, przez wiele firm z listy Fortune 500, czyli firmy, które znajdują się na tej liście, amerykańskie firmy, znajdujące się na tej liście, to są firmy z milionowymi, z miliardowa, miliord, miliardowymi przychodami. Także te firmy, te, te systemy, te technologie. Wykorzystują dla swoich pracowników, dla swoich dyrektorów, menadżerów, pracowników, aby, no aby im się lepiej pracowało, tak można powiedzieć, no bo wpływając bezpośrednio na pole magnetyczne serca, można, można po, pomag poprawiać jakby zadowolenie serca, a z tego płyną oczywiście zadowolenie, Twoje własne zadowolenie, ponieważ serce, jak się dowiemy później, Wysyła sygnały do mózgu. Z ich systemów, czyli z tych systemów Harvard Instytut, z ich technologii korzystają również oficjalnie szpitale, wojsko amerykańskie, kliniki, szkoły. No i tak jak wspomniałem, tysiące albo nawet miliony dzieci i dorosłych. Ta organizacja HefMaff Instytut ma charakter organizacji badawczej i edukacyjnej. Oni się bardzo mocno skupiają na, na badaniach. Są bardzo mocno skupieni na badaniach i mają naprawdę, mają naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo jakby, no bardzo wielkie od, odkrycia. A więc moi drodzy. To, że serce ma jakby ważniejszą rolę od pompowania krwi, to znaczy oczywiście pompowanie krwi do całego organizmu, utlenionej krwi jest niezbędne, abyśmy, abyśmy funkcjonowali, abyśmy w ogóle żyli, ale to, że serce ma jeszcze inną rolę, o której tak naprawdę no, mało kto wie, ja też o tym nie wiedziałem, dopóki nie zainteresowałem się tą tematyką i tak naprawdę no, nie uczą nas tego nigdzie w szkole no, ciężko też znaleźć gdziekolwiek jakiś film na ten temat ja jeszcze na polskim YouTubie nie znalazłem filmu na temat na ten temat o którym właśnie teraz mówię znalazłem oczywiście na zagranicznych stronach na amerykańskim czy nawet na brytyjskim YouTube ale niestety na polskim jeszcze nie ma dlatego też między innymi zdecydowałem się na nagranie tego podcastu. A więc, moi drodzy, serce to ogromny zbiornik, to zbiornik ogromnej ilości pola magnetycznego, który wysyła sygnały nie tylko na zewnątrz, tak jak wspomniałem, gdzie pole magnetyczne wysyłane przez nasze serce otacza nas nawet na odległość do dwóch metrów, ale wysyła również serce, również wysyła Sygnały do mózgu. Serce wysyła również sygnały, właśnie do mózgu. Tak, moi drodzy, serce, mówi się też o sercu, że serce ma tak zwany własny mózg. I mówi się o tak zwanym mózgu serca, i nie jest to przesadzone, ponieważ w sercu znajduje się bodajże, jak pamiętam, mogę się pomylić, ale coś około 40 tysięcy neuronów, które są bardzo wrażliwe i które, które stanowią o inteligencji serca, a więc nasze serce jest naprawdę inteligentne i nasze serce myśli, można tak powiedzieć, prostym językiem. Tak, można tak właśnie prostym językiem powiedzieć. Właśnie serce, jako pierwsze, jeżeli po zapłodnieniu, jak już się rozwija nasz płód, to zanim powstaje mózg, to powstaje serce. To na pewno, na pewno wszyscy o tym wiemy, albo gdzieś słyszeliśmy. I serce dopiero wysyła sygnał do mózgu, aby ten się zaczął rozwijać. To serce właśnie wysyła sygnał do mózgu. I serce cały czas wysyła sygnały do naszego organizmu. I są właśnie też badania, nie tylko tego Herfmaf Instytut, ale są też badania prowadzone przez inne instytucje i innych naukowców, które udowadniają, że, że bycie w ciągłym stresie i w ciągłym niepokoju oczywiście powoduje, że serce wysyła do naszych organów wewnętrznych jakby negatywne sygnały, przez to, że jesteśmy w stresie. W związku z tym może to też wpływać na pojawianie się czy pogłębianie się różnych chorób, nie tylko chorób natury psychicznej, ale również chorób natury fizycznej. A więc tak ważne jest dobre samopoczucie, i tak ważne jest, aby nasze serce w cudzysłowie było zadowolone, aby nasze serce było szczęśliwe i wtedy i tylko wtedy będzie wysyłać odpowiednie sygnały do, do wszystkich organów w naszym ciele. Podkreślam, że Opieram się na badaniach naukowych i na tak zwanym konsensusie naukowym. Oczywiście, wszystko, o czym mówię, to jest moja prywatna analiza. To nie jest żadna porada medyczna. To nie jest żadna porada z zakresu psychologii czy jakiegokolwiek innego zakresu nauki. Ja tylko tutaj analizuję to, co jest powszechnie publicznie dostępne. A wy, jako moi widzowie, nie możecie tego brać, no taki disclaimer: nie możecie tego brać za pewnik, nie możecie tego brać za jakąkolwiek poradę. Moi drodzy, a te, i teraz przechodzimy do sedna. To, co jest właśnie w tym momencie najbardziej istotne to, co, do czego zmierzam od samego początku to komunik, tak zwana komunikacja biomagnetyczna między ludźmi. Helmholtz Instytut odkrył, że nasze serca się komunikują ze sobą i właśnie o tym już wspomniałem. I dlatego tu chciałbym nawiązać do tego dystansu społecznego, który podkreślam prawdopodobnie był był czy jest konieczny z punktu widzenia tego, co się dzieje na świecie? Ja chciałem tylko omówić, jakie negatywne skutki może ten dystans społeczny nam, jako społeczeństwu, nam, jako ludziom, yy spowodować. Herfmaw Instytut odkrył właśnie, że ta komunikacja biomagnetyczna czyli to, że pola magnetyczne wytwarzane przez nasze serca, że te pola się ze sobą stykają i kontaktują. My tego nie odczuwamy. Nam się wydaje, że nam się, no my nie czujemy tej komunikacji pomiędzy sercami, ale na pewno każdy z Was doświadczył chociaż raz w życiu takiej sytuacji, gdzie na przykład siedzieliście w jakimś pokoju, dajmy na to i do tego pokoju. Weszła osoba zdenerwowana, poirytowana, i zanim jeszcze zobaczyliście tą osobę, zanim zobaczyliście mimikę jej twarzy, to poczuliście być może jakiś niepokój, i później okazało się, że ta osoba zaczęła się na przykład wydzierać. Lub odwrotnie, lub weszła do pokoju osoba szczęśliwa, podekscytowana, i zanim ona cokolwiek powiedziała, zanim ona jakkolwiek. Się zachowała, to poczuliście wewnętrznie jakieś szczęście. I to nie jest przypadek, tylko w tym momencie prawdopodobnie doszło do moim zdaniem, do tak, zwanego, tak zwanej komunikacji biomagnetycznej między ludźmi. Moi drodzy, no, dobrze wiemy, że ciało ludzkie jest wręcz przepełnione mechanizmami do wykrywania. Otoczenia zewnętrznego, środowiska zewnętrznego. Jesteśmy wyposażeni w zmysły, reagujemy na dotyk, na temperaturę, reagujemy na tak zwane światło widzialne, czyli no, mrużymy oczy, jeżeli nie wiem, powiedzmy, jakieś światło ostre nam zaświeci w oczy, słyszymy fale dźwiękowe. No, tak jak wspomniałem, czujemy, widzimy, słyszymy. I w większości z nas wydaje się, że, że, no, że tylko taka komunikacja pomiędzy nami jest, że istnieje tylko taka komunikacja i, i że nie ma innej komunikacji. No, niestety, albo stety okazuje się, że występuje wiele innych jeszcze rodzajów komunikacji i między innymi. Komunikacja elektromagnetyczna naszych serc. Różni naukowcy sugerują, że komunikacja magnetyczna pomiędzy nami, naszymi sercami jest niezbędna, abyśmy jako gatunek funkcjonowali prawidłowo, abyśmy wszyscy ludzie na świecie, a jest nas tam 7,5 lub 8 miliardów, abyśmy wszyscy byli ze sobą właśnie w ten sposób magnetyczny połączeni, w ten sposób tworzyli jakby jeden wielki organizm. A więc moi drodzy, już zbliżamy się pomału do końca. Chciałbym zakończyć to jakby taką puentą. No, moi drodzy, na pewno nie jest to tajemnicą. Że jesteśmy organizmami, w których jest mnóstwo emocji. Śmiejemy się, boimy się, czujemy ekscytację lub strach. No, jesteśmy po prostu nie jesteśmy tylko biologicznymi ciałami poruszającymi się na, na wyprostowanie pozycji ale jesteśmy wypełnieni energią i emocjami. Mamy zdolność wyczuwania tego, co czują inni ludzie, o czym wspomniałem, i jest to jakby bardzo ważny czynnik, abyśmy nawiązywali kontakty, bo jeżeli, no taki przykład, jeżeli widzimy, że ktoś jest zły, ktoś jest jakby negatywnie nastawiony do nas, no to raczej nie mamy ochoty z nim nawiązać komunikacji. I niekoniecznie ta osoba musi nam powiedzieć. Czasami widzimy to właśnie po, po mimice twarzy, lub jakoś. W niewytłumaczalny sposób to wyczuwamy, i z taką osobą nie nawiązujemy wtedy kontaktu. No i analogicznie do tego, jak jakaś osoba prezentuje jakby pozytywny, no wywołuje jakby pozytywny wpływ na otoczenie. Także moi drodzy, no, no na pewno wiecie, że jeżeli zaangażujecie się w jakąś rozmowę z, z towarzystwem, w, z którym znajdujecie się w danym pomieszczeniu, no to wtedy jakby nasze ciała zaczynają wpadać w tak zwany subtelny taniec. Często się zdarza, że synchronizują się nasze ruchy i postawy, że czasami zaczynamy wykonywać takie same ruchy i takie same gesty, co nasza rozmówca, i nawet nie zdajemy sobie czasem sprawy z tego, ale później jakby łapiemy się na tym, że to zrobiliśmy, nawet tempo naszego mówienia i długość przerw pomiędzy odpowiedziami synchronizuje się z naszym rozmówcą. No i moi drodzy, Herfmaw Instytut właśnie poprzez swoje badania odkrył, że że aspekty fizyczne, że fizjologia również może zostać właśnie połączona i zsynchronizowana, że fizjologia, że nasza fizjologia, czyli tak jakby nasze ciała, y, mogą właśnie zostać poprzez to pole magnetyczne ze sobą połączone. A więc y, można dojść do wniosku, to już jest moje, moja analiza teraz, ja dochodzę do wniosku, no nie tylko ja, też wielu naukowców, ale nie będę tutaj powoływać się, bo no za dużo czasu by to zajęło. Dochodzę do wniosku, że skoro nasza fizjologia, nasze ciała są ze sobą zsynchronizowane za pośrednictwem pola magnetycznego wytwarzanego przez serce co jest udowodnione naukowo, podkreślam, to znaczy, że rozdzielenie nas. Byłoby jakby przerwaniem jakiegoś łańcucha. Czyli jeżeli przerywamy jakiś łańcuch, jeżeli przerywamy jakieś połączenie, cokolwiek by to nie było, to powodujemy dysfunkcję tego czegoś, tego organizmu czy tego urządzenia. No, no tak właśnie jest, tak? Wyobraźmy sobie, że mamy jakiś łańcuch, który wiąże coś, no i przerwiemy ten łańcuch i wszystko się rozpada. Niektóre badania wskazują na to, i ja i moja analiza jest taka, że przerwanie jakby tego łańcucha połączeń pola magnetycznego pomiędzy naszymi sercami może źle wpłynąć na, na społeczeństwo jako całość. Skoro my w ten sposób się łączymy i w ten sposób się między innymi kontaktujemy, to co stanie się ze społeczeństwem jako całością, kiedy ten ciąg, ta ciągłość zostanie przerwana? Tego prawdopodobnie nikt nie wie, ale ja osobiście uważam, że w związku z tym, iż dystans społeczny, to zalecany dystans społeczny to był tam metr, półtora metra, dwa metry od siebie, no w zależności od miejsca, od kraju. W każdym razie mógł to być wystarczająco duży dystans społeczny, aby połączenia magnetyczne pomiędzy naszymi sercami zostały przerwane. Co to może oznaczać dla całości, jako społeczeństwa? Możemy tylko zadawać sobie pytania, ale moim zdaniem jest to sytuacja niebezpieczna dla, nas, dla naszego społeczeństwa, ponieważ jeżeli coś od czegoś się odłącza, to to ze sobą już przestaje jakby funkcjonować. Jakby te dwa elementy przestają wymieniać się informacjami i dochodzi do jakiejś dysfunkcji, i być może te dwa elementy rozłączone od siebie z czasem jakby przestaną, że tak, użyję takiego Takiej analogii, jakby przestaną się szanować, przestaną ze sobą współpracować, staną się sobie obce. Słuchajcie, jeszcze raz podkreślam: nie kwestionuję sytuacji na świecie, nie kwestionuję konieczności dystansu społecznego. Chciałem tu tylko podkreślić, jak ważne, jak bardzo ważne jest, aby komunikacja biomagnetyczna, czyli ta komunikacja naszych serc, nie była przerywana. A żeby nie była przerywana, to powinniśmy być fizycznie blisko obok siebie. Fizycznie powinniśmy być blisko obok siebie. Więc moje pytanie jest takie, czy lepiej, czy, czy teraz, czy teraz jakby świat, czy teraz społeczeństwo jako cała ludzkość, czy teraz to wszystko będzie Lepiej funkcjonować, jeżeli istnieje dystans społeczny? Czy może jednak my, jako ludzkość, powinniśmy się zastanowić nad tym, czy ten dystans społeczny naprawdę był tak bardzo potrzebny? Ja jeszcze raz podkreślam, ja tego nie kwestionuję i ja nikogo nie namawiam do łamania zasad dystansu społecznego. Ja tylko się zastanawiam, i nie tylko ja, ale wiem, że wielu naukowców też, co to spowoduje w przyszłości w naszym społeczeństwie. Bo mi rysuje się niezbyt niezbyt różowa przyszłość, jeżeli my zostaniemy jakby porozłączani pomiędzy sobą, to staniemy się jakby miliardy indywidualnych jednostek. Które nie współpracują, nie funkcjonują ze sobą, które nie są połączone ze sobą, to tak jakbyśmy, nie wiem, wpuścili do akwarium rybki z różnych gatunków i one by się pozagryzały. Pomiędzy sobą. Nie sugeruję tu niczego, po prostu tylko analizuję, jeszcze raz podkreślam, nie kwestionuję pandemii, nie kwestionuję tego, co się dzieje na świecie, nie kwestionuję zaleceń dystansu społecznego, po prostu zastanawiam się nad zagrożeniami, jakie teraz mogą wyniknąć. Słuchajcie, dziękuję was, Wam za wysłuchanie tego dość długiego podcastu i zapraszam serdecznie na następny odcinek.